Pierwszy dzień kwalifikacji za nami. Długi, zimny, ale słoneczny. Zrobiliśmy, słuchajcie, 8 flightów, więc 16 wyścigów. No i faworyci nie zawodzą. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy z Szymonem w studiu, dwie pierwsze załogi, które typowaliśmy do pewnego awansu, czyli lubelskie IKP Lublin i Rockstars Racing. Obydwie zespoły dzisiaj pominęły świetnie. Lublin praktycznie bezbłędnie, tylko dwa drugie miejsca i 6 wygranych wyścigów. Rockstar z słabszym początkiem, ale potem ładnie się chłopcy odbudowali i w tej chwili te dwie załogi zajmują pierwsze miejsca. Lublin 10 punktów, Rockstar 16. Posłuchajmy, co na ten temat do powiedzenia miała Magda Kwaśna z załogi IKP Lublin. Magda Kwaśna, lubelskie IKP Lublin. Liderujący klub po pierwszym dniu. Jak było i jak podobać się ligowy format? No, nie ma co ukrywać, mieliśmy bardzo udany dzień dzisiaj. Odbyło się 8 wyścigów, 6 wygraliśmy, w 2 byliśmy na drugiej pozycji, więc naprawdę wszystko szło nadspodziewanie dobrze. Chyba lepiej niż się tego spodziewaliśmy, bo trochę udało nam się razem potrenować, jednak nie było tych dni i godzin zbyt dużo. Każdy z nas ma trochę inne doświadczenie żeglarskie, a przede wszystkim ja odstaję, bo faktycznie format ligowy to jest dla mnie nowość i dzisiaj miałam pierwszą styczność z tym i też pierwszy raz od dawna nie trzymałam, jak ja to się śmieję, patyka, więc tym on mi wyrwał ster, ale bardzo mi się podobało i no cóż mogę dodać, jesteśmy bardzo zadowoleni. To jaki plan na jutro, skoro macie 6 punktów przewagi nad drugim, awans już macie tak naprawdę zapewniony. Czy będziecie testować jakieś rzeczy, czy popłyniecie to po prostu tak jak dzisiaj? To jest dobre pytanie. Na pewno będziemy o tym rozmawiać. Jednak 6 punktów przewagi to wcale nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że w lidze nie ma odrzutek, więc jeden gorszy wyścig i wszystko może się odwrócić, więc na pewno będziemy starali się pływać każdy wyścig tak, żeby popchnąć go jak najlepiej. Nie będziemy tutaj wprowadzać żadnych dziwnych taktyk i zobaczymy. Na pewno wyjdą inne, różne rzeczy będą wychodziły na przestrzeni tych wyścigów, nad którymi będziemy musieli pracować. Zdobywamy informacje, wiedzę. Podejdziemy do tego dnia jak do każdego kolejnego. Super, gratulacje za dzisiaj. Liczymy na kontynuację tej pasy jutro i powitanie Was w pierwszej lidze na koniec regat. Do jutra. Do jutra, do zobaczenia. Załoga Lublina absolutnie na prostej do awansu, to samo załoga Rockstars Racing. Na trzecim miejscu za nimi, ze stratą już 11 punktów, za Rockstarsem jest Slava Racing, więc projekt Pawła Esmonta. Oni mieli świetny początek, wygrali wyścig, potem piąte miejsce, drugie, trzecie. Końcówka trochę słabsza, szóste i czwarte, ale w efekcie są na trzecim miejscu i to jest świetny prognostyk na jutro. Mamy z nimi wywiad na Facebooku, polecam posłuchać, co mówił Paweł Esmont po 3 wyścigach. Czwarte miejsce i tu niespodzianka, moim zdaniem. Świetne równopływanie Etisoft Sailing Team, chłopaki z Gliwic. Końcówka świetna, czwarte, potem 2 drugie miejsca. Mają 3 punkty straty do sławy. Piąte miejsce, moim zdaniem poniżej tego, co powinien być, to jest Polsporty. Jacek Puchniarz z załogą. W ostatnim wyścigu OCS, który ich niestety zrzucił tabeli, mają 32 punkty, więc 5 punktów do Slawy. Gdyby ten wyścig popłynęli dobrze, powinni ten dzień dzisiejszy skończyć na miejscu trzecim. Posłuchajmy, co o tym powiedział Kamil Cieśluk. Ze mną Kamil Cieśluk z załogi Polsporty Sailing. Tak, przeprawiam się po wczoraj, ponieważ podczas wczorajszego studia zrobiłem błąd w nazwie. Jak oceniacie dzisiejszy dzień i Wasz występ w szczególności? Tak, dzisiejszy dzień, super pogoda, naprawdę pod względem wiatrowym, ciepło, więc super, chyba najcieplejszy weekend do samego początku, do rozpoczęcia sezonu. Nasz dzień był na początku bardzo stabilny, same trójki to tak naprawdę nam wpadały, jedne jakieś chyba tam czwarte czy piąte miejsce, potem pierwsze, drugie, więc cały czas to stabilnie. Niestety w ostatnim wyścigu DSF, czyli dyskwalifikacja za falstart, więc no trudno. Idziemy do przodu i jutro to też jest dzień, więc damy radę. Z tych załóg, które muszą się kwalifikować, jesteście na czwartej pozycji, tak, ale macie jakiś zapas punktowy
nad piątym. Czy jutro będziecie atakować podium, czy będziecie raczej bronić tego awansu do pierwszej ligi? Totalny luz, chcemy to obronić, tu nie są jakby gdzieś punkty, że w tabeli, chcemy się po prostu się dostać, tu jest nasz tak naprawdę cel, więc stabilnie tu do przodu, utrzymać swoje i tyle. Super, trzymamy kciuki za wasz awans, dziękujemy i do jutra. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Polsporty na piątym miejscu, ale tak naprawdę awansują, ponieważ Etisoft, który jest na czwartym miejscu, ma pewne miejsce w pierwszej lidze, bo załoga Garden Space się wycofała ze startów z tegorocznej pierwszej ligi z wiadomych powodów. W związku z tym Etisoft skoczy w ich miejsce. Więc w piąte miejsce w kwalifikacjach dla Polsportów daje im awans do pierwszej ligi, więc plan wykonany. Zobaczymy, jak to jutro się potoczy, bo tuż za nimi, dokładnie z samą końcową ilością punktów, jest Akademia Żeglarstwa w Środzie Wielkopolski, więc Bartek Rominiecki, ale oni też nie awansują, bo oni są już w pierwszej lidze, więc tam się nie muszą walczyć. Natomiast za nimi 4 punkty jest Inex Green Microclass, czyli Rafał Moszczyński. No i ta załoga ma szansę, bo 4 punkty, oni się tutaj, no, początek niezły, poza pierwszym wyścigiem 8, potem 1, potem 6, 3, 7, więc brak równego pływania w wykonaniu załogi Rafała, ale jeśli jutro popływają równiej, no to będą mogli ugryźć tą strefę awansującą. Za nimi Powic, 2 punkty straty, Tomek Feret, sporo kar znowu w jego wykonaniu, więc tu na pewno musi znowu gdzieś powstrzymać emocje i płynąć bardziej wyważenie. Za nimi IKP Warszawa na remisie punktowym. Słabszy początek załogi Sławka Plichty, potem lepsza końcówka poza ostatnim wyścigiem, gdzie zajęli 8 miejsce, więc znowu takie górki, doły, które no, nie powodują to, że ten wynik przychodzi łatwo. I za nim na 10 miejscu Piotr Kowalewski, Flota Online. Fantastyczne wyścigi. Byli, słuchajcie, 3 razy na drugim miejscu, ale zajrzeli też 8 i OCS-a. Mam takie wrażenie, że u nich im gorzej wiało, znaczy im więcej wiało, czyli im gorsze warunki, im trudniejsze warunki, tym mi lepiej szło. Pływali w trójkę, ale to jest doświadczona ekipa i sobie świetnie radzili w tych warunkach. Zobaczymy, jak jutro im pójdzie. Na pewno jest to załoga z papierami na pierwszą ligę, więc mają szansę, jeśli jutro popłyną równo i dobrze. Szybko przelecimy, słuchajcie, kolejne pozycje. 11. IKP Szczecin, Krzysztof Gorączka. 41 punktów, 12 miejsce dziewczyny z Ocean Challenge Lady Sailing Teamu. Dobry początek, końcówka trochę gorzej. OCS w ostatnim wyścigu już przelał czarę goryczy, 43 punkty. 13 miejsce Auto Podlasie, też tam falstart się przydarzył, 2 szóstki i na razie 43 punkty, więc no, mają z czego się odbijać, ma iść do góry. 14 miejsce Klub Żeglarski Hals Gostynin. Witek Reszkowski, tam admirał, początek fatalny, pierwszy wyścig był nieukończony, w drugim wyścigu utopiony Genaker, spora strata, więc początek do odrzutki, w końcówce już troszkę było lepiej, ale spora strata, bo to jest 52 punkty, więc jest spora dziura punktowa do 13 miejsca. Za nimi WTR, Lasery Zagrze 2, Grupa Regatowa Powic 2 i Chatomowski Klub Żeglarski Satchwell, to jest ta grupa, która przyjechała tutaj tak naprawdę po naukę i po zbieranie doświadczenia. Zamykam już wyniki. Słuchajcie, nie ma chyba większych zaskoczeń. Może troszkę słabszy występ IKP Warszawa dla mnie osobiście. Myślałem, że Sławek Plichta tutaj powalczy bardziej, ale jutro będzie nowy dzień, nowe rozdanie. Ten dzień dla wszystkich był trudny z racji i silnego wiatru, bo wiało od 15 do 200 paru węzłów. Moment nie pływaliśmy bez genakerów. Zimno, 8 flightów, więc spora dawka, wszyscy zmęczeni. Jutro nowe rozdanie, zaczynamy o 9. Polajkujcie nas, zasubskrybujcie nas, będziemy wrzucać wywiady jutro na Facebooka i raportować wam, co się dzieje na wodzie, a cały czas możecie śledzić regaty na SAP-ie. Link w komentarzu pod naszymi postami na Facebooku i również w komentarzach na YouTubie. Dziękujemy za dzisiaj i widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.